Dzień dobry, jesteśmy w laboratorium zwarciowym Wydziału Elektrycznego. Chciałbym zaprezentować dzisiaj zjawisko sił elektrodynamicznych, które działają pomiędzy przewodami, w których płynie prąd. I zjawisko polega to na tym, że jeżeli mamy w dwóch przewodach to, co tutaj widać, w dwóch przewodach płynący prąd, to jeden na drugiego będzie oddziaływał siłą, w związku z tym będą się przyciągać albo odpychać, w zależności od tego, w którym kierunku będą płynąć prądy w obu przewodach. Włączmy prąd. Tutaj będzie płynąć w tym przewodzie około 300 amperów i zobaczmy, co się dzieje. Przewody w tej chwili są ustawione tak, że mamy zasilanie z jednego punktu, w związku z tym w tej chwili w tych przewodach prądy będą płynąć w przeciwnych kierunkach, zatem oczekujemy, że przewody będą się odpychały. No i spróbujmy, czy to nam wyjdzie. O, widzimy, przewody się odpychają. Wyłączyłem prąd, znowu wróciły do pierwotnej pozycji. Jeszcze raz, żeby dobrze to zaobserwować. O, widać, że nam się to wszystko udało. Druga część eksperymentu będzie polegać na tym, że mamy przewód w postaci zwoju i w tym zwoju polega to na tym, że wszystkie zwoje, w każdym zwoju prąd będzie płynął w jednakowym kierunku. W związku z tym te przewody w tych zwojach, wtedy poszczególne zwoje będą się przyciągać. To można zaprezentować w formie właśnie tutaj takiego zwoju, gdzie mamy, możemy sobie to w dowolny sposób zepsuć ten cały zwój. I jeżeli załączymy prąd, to siły pomiędzy poszczególnymi zwojami będą na tyle duże, że one się przyciągną do siebie i zrobi się ładny. Zjawisko to przyciągania bądź odpychania się przewodów możemy zastosować na przykład w elektromagnesach często stosowanych w przemyśle, gdzie właśnie na skutek przepływającego prądu wytwarzamy pole elektromagnetyczne nie tylko do przyciągania samych przewodów, ale też do przyciągania różnych elementów.